Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Zuza próbuje zrobić likier i testujemy, czy w ogóle to wyjdzie na koniec. Tym razem zrobiłam sobie większy challenge i zrobimy likier pistacjowy. Nie wiem, czy pamiętacie, ostatnio Wam pokazywałam taki likier pistacjowy z Krupnika jako nowość. No ale wiadomo, to ze sklepu, trochę tam sztuczny, nie wiadomo co tam dali, więc stwierdziłam, że zrobimy sami, naturalny. Zobaczymy, co nam wyjdzie, bo nawet proporcje musimy sobie w trakcie ustalić. Zobaczymy, jedziemy. Na pewno potrzebujemy blender, potrzebujemy takie gęste sitko duszlagia, butelkę tutaj do przelewania, oczywiście wódkę, ja wolę wódkę niż spirytus, jeśli wolicie mocniejsze, to możecie zrobić na spirytusie, ale ja nie przepadam ze spirytusem, cukier puder. I teraz mam trzy paczki pistacji. Ja wybrałam te parzone, nie solone. Ale jak chcecie zrobić w wersji solonej, nie ma problemu. Mam już obrane, więc nie muszę się z tym pieprzyć. Ja je kupiłam w Lidlu. To są paczki po 70 gramów i mam trzy takie paczki. I mam dwie śmietanki 30% po 330 ml. I dodatkowo wzięłam taki ekstrakt wanilii, naturalny ekstrakt z wanilii. Możecie też użyć jednej laski wanilii, po prostu wyskrobać te ziarenka. Bądź macie też taki cukier, nie ten wanilinowy, tylko ten taki cukier z dodatkiem wanilii. On jest dużo lepszy, wtedy całą taką paczuszkę sobie wrzucimy. I zaczynamy. Dobra, zaczniemy sobie od tego, że zblendujemy, utrzemy sobie pistację z cukrem, pudrem, więc wrzucamy trzy nasze opakowania. Chociaż, no. Czy będzie za dużo? Nie wiem, zobaczymy, dowiemy się. A co? Trzeba eksperymentować. Wrzucam na razie tak połowę tego cukru pudru. Tutaj mamy 500 gramów, pół kilo, więc tak gdzieś 250, bo zawsze można dosłodzić, a też każdy z nas ma trochę inny smak. Jedni wolą słodsze, jedni mniej słodsze, więc nie ma też co na początku szaleć. Spróbujemy to trochę ublendować. Później dodamy śmietanki. No to lecimy z tym na ostro. Ja jak już zrobi nam się taki mniej więcej proszek, dodajemy obie te śmietanki i trochę tego ekstraktu waniliowego i znowu całość blendujemy, aż nam się fajnie, fajnie to połączy i mocno, mocno utrze, tak żeby nie było tych kawałków pistacji, tak? O, coś takiego. A jak nie, no to tak jak mówiłam, całą saszetkę tego cukru, ale z laską wanilii, bądź jedną laskę wyskrobać ziarenka. Blendujemy. Dobra, mamy to, zobaczcie ten kolor. To wygląda cudownie, to nie ma żadnych dodatków, to są same pistacje. No cudowny zielony kolor, jak to pachnie. Już sobie tutaj testowaliśmy z Michałem, bo oczywiście Michał się musiał spróbować bez alkoholu. I moim zdaniem te 250 gramów cukru pudru wystarczy. Jest to na wystarczająco słodkie, ale też nie wiadomo, jak to będzie po dodaniu wódki. Więc sobie musicie najpierw, wydaje mi się, że najpierw sobie to przecedzimy. Nie chcę mi to wyjść, pieraństwo. Dobra. Niepotrzebnie się szarpie. Przecedzimy sobie przez jak takie, no, gęste sitko albo przez jakąś gazę, nie wiem. W zależności, czy chcecie tam mieć jakieś chrupiące elementy w trakcie picia likieru, to ewentualnie możecie przez jakąś gazę, żeby nie było takich faktycznie... bo coś tam na pewno przejdzie przez to sitko. Co nieco tutaj wychwyciłam. O, proszę bardzo. I zaraz dodamy sobie wódkę. Dobra, co nieco mi tam przeszło, więc nie jest to idealnie gładkie, to już jest Wasza decyzja tak naprawdę, ale wydaje mi się, że nie są już takie na tyle duże kawałki, żeby one przeszkadzały. I ja wleję na razie połówkę połówki i zobaczę, czy to będzie dla mnie wystarczająco mocne. Dostosowujcie to do siebie, bo tutaj nie będę Wam narzucać ilości wódki, bo tak naprawdę możecie wlać ją całą. Jeśli lubicie mocniejsze likiery, a jeśli jesteście bardziej fanem słodyczy, fanami, przepraszam, no to wydaje mi się, że te 250 będzie wystarczające. No tak mniej więcej, trochę jeszcze, o, hop. Trochę to wymieszam i spróbujemy, co to wyszło. Czy trzeba cukru jeszcze? Też wydaje mi się, że nie, ale powiem Wam, że jestem zachwycona tym pomysłem. Dobra. Ja bym już więcej nie dodawała wódki. Dla mnie, bo też trzeba czuć tą pistację. Moim zdaniem, jeśli wylejecie całą wódkę, to stracicie trochę ten smak pistacji. Bo pamiętacie, że my tu działamy tylko jakby
na samych pistacjach. O, jakie to jest pyszne. Ja pierdolę. Przepraszam. Ej, to jest naprawdę świetne. Koniecznie musicie spróbować ten likier. I jestem w ogóle zachwycona, że od razu trafiłam z proporcjami. Już po prostu mam w głowie, nie wiem, no. Naprawdę, serio, więcej cukru nie dawajcie. Te 250 gramów będzie idealnie. Dlatego ja tak polecam zrobić. Dodatkowo uważam, że te 250 ml wódki będzie w sam raz dla takich smakoszy likierów. Ale tak jak mówię, najlepiej sobie spróbujcie, ale też pamiętajcie, że też się troszkę przeżre. Ja bym polecała nawet nie pić tego od razu, tylko sobie wstawić to do lodówki na te parę dni, żeby fajnie ten smak pistacji nam się przeżarł przez tą wódę. Ach, muszę jeszcze raz spróbować. O kurde, ja pierdolę. Znowu to fajne, o nie, ale naprawdę, chyba najlepszy likier jaki zrobiłam, uwierzcie mi, serio, ja w ogóle kocham pistacje. Dobra, przelewamy do butelki, bo znowu się rozgadam i znowu będzie za długi filmik. Przelewam do butelki, pokażę Wam jak to wygląda. Dobra, przelewamy, mam taką piękną butelkę z winogronem, nie za bardzo to pasuje, ale powiedzmy, że to są pistacje. W Allegro się kupiłam jak coś, bo będziecie pytać, ale polecam Wam na... O Jezu, się przestraszyłam. Na Allegro albo gdzieś ogólnie na internecie poszukać, bo są fajne butelki. Ten kolor, widzicie ten kolor? Full natural, żadnych dodatków. Oczywiście wyjdzie mi tu więcej niż ta butelka, bo to jest też półlitrowa butelka. Wydaje mi się... Uuu, przesadziłam! Znowu przesadziłam, dobra, nieważne, whatever. Whatever, trudno. Ale jestem ciaprok, nie? Dobra, sprzątam i pokażę Wam efekt końcowy. Proszę bardzo, efekt finalny. Powiem Wam szczerze, że dawno nie byłam tak zadowolona z czegoś, co zrobiłam. Ten likier jest przezajebisty. Poważnie Wam to mówię. Użyjcie tych proporcji, których ja użyłam w filmie, tak? Czyli mamy 3 paczki po 70 gramów już obranych pistacji. Dostępne są w Lidlu. Ja użyłam tych niesolonych, czyli w tej niebieskiej paczce. W zielonej paczce znajdziecie też solone, więc jeśli będziecie chcieli taki mieć delikatny, solony, słono-słodki posmak, to też możecie spróbować. 250 gramów mamy cukru. Blendujemy, dodajemy śmietankę 2 razy po 330 ml. Do tego troszkę ekstraktu z wanilii. Całość mieszamy, dajemy 250 ml wódki. Ready, steady go. Wydaje mi się, że jeszcze za parę dni, za tydzień będzie to jeszcze lepsze. Ja jestem totalnie, totalnie zachwycona. Uważam, że to jakby nie ma porównania z likierami sklepowymi, które są o smaku pistacji. To jest o smaku pistacji. To jest pyszne. Więc testujcie i podzielcie się też swoją opinią, jeśli uda Wam się zrobić. Możecie mnie też oznaczyć na Instagramie. Zakręcona Zuza, wiecie, że zmieniłam nazwę. Ja też udostępnię. Piszcie, jak Wam smakuje, czy też jesteście tak zachwyceni jak ja. I róbcie. Pistacz love. Bye.